Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Miesiąc temu nagrałem dla Was odcinek o portfelu pasywnym, budowanym samodzielnie. Jak buduje się go z ETF-ów akcyjnych i obligacyjnych, dopasowując do niego swoje proporcje akcji i obligacji, w zależności od tego, jaki jest nasz profil ryzyka i jaki oczywiście jest nasz horyzont inwestycyjny. A co by było, gdyby tak zamknąć cały ten temat dosłownie jednym instrumentem i kupować go przez wiele lat, co miesiąc? Dobrze słyszycie, takie coś już jest na rynku finansowym i nazywa się to funduszem multi -asset. A zatem w tym odcinku czym są jak w ogóle działają fundusze multi dla kogo są to dobre rozwiązania do budowania majątku, no i oczywiście subiektywnie jak ja sam podchodzę do tych instrumentów w portfelu. Zaczynamy! Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. A zanim przejdziemy do tematu, przypomnę, że partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja WellSeat. Centrum prostych usług inwestycyjnych w waszym telefonie. Aplikacja, która bez wątpienia może przypaść do gustu miłośnikom ETF-ów, bo dostęp do tych instrumentów jest tu naprawdę bardzo duży, a do tego jest darmowe konto, brak opłat za przechowywanie papierów do 100 tysięcy euro oraz transakcje powyżej 750 euro bez prowizji. Przy okazji tego odcinka WellSeat podało mi, że aż 77% aktywów klientów tej platformy jest obecnie zainwestowane w ETF-y, więc można powiedzieć, że mamy w Polsce w końcu pierwszą platformę formę taką naprawdę ETF-ową z prawdziwego zdarzenia, dane to potwierdzają, a gdybyście chcieli przetestować tę usługę, to linka zostawiam Wam oczywiście pod nagraniem. Dodam też, że WealthSeed obecnie daje każdemu nowemu klientowi ETF-a za darmo w ciągu 30 dni od otwarcia konta. To pozwala nam przetestować platformę dosłownie w akcji. Być może pamiętacie, jak w poprzednim odcinku o budowie portfela pasywnego wspomniałem, że zabrakło tam tematu produktu takiego jak chociażby Vanguard Lifetime Strategy czyli instrumentu, o którym sam przecież wiele razy w tym chociażby podcaście opowiadałem. To jest instrument właśnie z rodziny multi-asset i jest to temat, który moim zdaniem zasługuje po prostu na oddzielny odcinek. Sama idea, jaka stała za funduszami Multiaset, jest moim zdaniem dosyć rewolucyjna i właśnie dlatego tak często wspominam o tych instrumentach. W końcu mamy w Polsce do nich porządny dostęp. ETF -y z rodziny Multiaset to jest nic innego jak taki ETF, który zawiera w sobie inne ETFy. Dzięki temu można w jednym instrumencie mieć zarówno akcje, jak i obligacje, a fundusz robi za nas całą pracę, czyli pilnuje nie tylko tego, co jest w środku, ale oczywiście też w jakich proporcjach jest zachowane. Z tego punktu widzenia jest to dosłownie globalny portfel inwestycyjny zamknięty w jednym funduszu ETF. Dlatego mówi się o nich jako o najprostszych instrumentach inwestycyjnych, jakie można sobie wyobrazić. Koniec końców. Jako inwestor indywidualny robię jedną transakcję. I co ciekawe, taki Vanguard Lifetime Strategy oraz tą no, wiele innych funduszy multi -asset, to są fundusze zarządzane aktywnie. To może być trochę mylące, bo jak słyszymy Vanguard, no to od razu pan Bogle, człowiek, który przecież wymyślił to wszystko, spopularyzował inwestowanie pasywne w oparciu o indeksy. Zatem jakim cudem jest to aktywne? No bo oczywiście fundusz wykonuje za nas transakcje, robi rebalancing portfela. I przede wszystkim nie wzoruje się on na żadnym konkretnym benchmarku, czyli na przykład na konkretnym indeksie. Jak jest napisane, że fundusz inwestuje w cały świat, to nie jest to jeden indeks, to jest cały świat, na przykład złożony według zasad Vanguarda. Jak już zacząłem temat Bogla, to dla niego też fundusze Multi Asset były dosyć dużą rewolucją, bo w gruncie rzeczy to burzyły jego ekstremalnie prostą filozofię, że każdemu do szczęścia wystarczy fundusz na indeks SP 500. I muszę wam to opowiedzieć, bo to ogólnie jest bardzo fajny wątek i można dzięki niemu spojrzeć na różny punkt widzenia inwestorów z różnych stron świata. Ja tu mówię od lat, że home bias to bardzo niebezpieczne zjawisko, szczególnie dla polskiego inwestora, ale ojciec funduszy pasywnych John Bogle patrzył na to nieco inaczej. I już w 1993 roku. Zerkam do notatek w książce Bogle on Mutual Funds. Przekonywał, że inwestorzy nie muszą posiadać w swoich portfelach akcji spółek spoza rynku amerykańskiego, a w żadnym wypadku ich udział procentowy nie powinien być większy niż 20%. Jego argumentacja była wtedy dosyć prosta. Mówił, że Amerykanie otrzymują pensje w dolarach, wydają w dolarach, oszczędzają w dolarach, inwestują w dolarach, więc po co w ogóle podejmować ryzyko walutowe? Pytał dalej w swoich książkach. Czy instytucje amerykańskie nie były generalnie silniejsze niż instytucje innych krajów? Czy połowa przychodów i zysków amerykańskich korporacji nie pochodzi już i tak spoza Stanów Zjednoczonych? Czy amerykański produkt krajowy brutto nie będzie rósł co najmniej tak szybko jak PKB reszty krajów rozwiniętych, a może nawet w jeszcze szybszym tempie? Oczywiście rynek docelowo wymusił na nim te zmiany i nawet amerykański inwestor dostaje dzisiaj pewną mieszankę, dywersyfikując swój portfel już całkowicie globalnie. Ale zmierzam do tego, że ja często pokazuję na wykładach, że kupując cały świat, kupujemy już w samych akcjach średnio ponad 50% USA. Ale gdybyśmy słowa bogla próbowali przenieść tak jeden do jednego, ale w ramach polskiego inwestora. No to chociażby ostatnie lata pokazują, na jaką minę można było wejść, będąc takim inwestorem pasywnym, ale skoncentrowanym w 100% na polskich aktywach. Punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia i naprawdę musimy o tym bardzo, bardzo mocno pamiętać. Wróćmy jednak do samych instrumentów multiasset. My jesteśmy z poziomu inwestora polskiego. W tych dolarach nie zarabiamy, w tych dolarach nie wydajemy. Musimy troszeczkę inaczej na to patrzeć niż te słowa Bogla, który oczywiście był maksymalnie skoncentrowany na amerykańskim rynku i najchętniej to by nic w ogóle do tego amerykańskiego rynku nie dokładał. No my absolutnie w ten sposób do polskiego rynku podejść nie możemy, ale po to są fundusze multi -asset, żeby przynajmniej tym inwestorom, którzy chcą mieć jeszcze łatwiej, no właśnie Ułatwić samą koncepcję i procedurę kupowania takiego aktywa do portfela. No bo koncepcja funduszy multi -asset jest taka, żeby było jeszcze łatwiej inwestorowi indywidualnemu, żeby nie musiał on robić sam rebalansingu, żeby nie musiał robić kilku transakcji, zachowywać cały czas tych proporcji rynkowych. No bo jak ten rynek fluktuuje, no to tak jak słyszeliście w tym odcinku o budowie portfela samodzielnie, trzeba tych proporcji pilnować i de facto sami musimy cały czas kontrolować aktywnie, pasywny portfel. Inwestor indywidualny z koncepcją Multiaset no, musi kupować jeden i ten sam instrument co miesiąc, zgodnie ze strategią, którą obiera na początku. I jeszcze, żeby się nie pomylił, to strategia jest z reguły wpisana w instrument, dosłownie w jego nazwę. I tym sposobem, jak kupujemy instrument multi-assets wpisaną strategią 80-20, to klasycznie będziemy zachowywać proporcje 80% akcji, 20% obligacji. I na przykład będzie miał w nazwie 80% equity, czyli 80% akcji. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że zbliżamy się już do takiego inwestowania na autopilocie, ale coś, czego nie możemy jeszcze w tym przypadku ustalić, to automatyczne zlecenia w aplikacjach maklerskich. Tu musimy faktycznie zrobić już te transakcje samodzielnie. I oczywiście są to fundusze trzymające się prostych zasad. Podstawowe klasy aktywów to akcje i obligacje. Akcje są motorem napędowym i tym generatorem zysku w długim terminie, a obligacje mają za zadanie stabilizować portfel, no bo oczywiście redukują poziom ryzyka. Z kolei pozostałe klasy aktywów, no do jak wiecie, nieruchomości, metale szlachetne czy surowce. I oczywiście można znaleźć fundusze, które dzięki swojej budowie będą nam bardziej przypominać fundusze aktywnie zarządzane, znane nam od lat z TFI i mogą mieć oparte strategie o wiele różnych klas aktywów w przeróżnych proporcjach. I tu też tak jakby w definicji multi-asset to się jak najbardziej wpisuje, ale moim zdaniem przy pewnym stopniu skomplikowania jest taka mała pułapka dla początkujących inwestorów, no bo odkrywamy bogate zasoby funduszy ETF, no i skakujemy dzięki nim do takiego aktywnego spekulowania, tylko wykorzystujemy w tym celu właśnie fundusze ETF. No, trochę nie o to mi chodziło, więc zostańmy przy tym odcinku w klasycznym układzie. Akcje i obligacje. Tutaj fundusze z rodziny Multi -asset spisują się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. A żebyśmy już dokończyli temat samego Bogla, który oczywiście jest najczęściej kojarzony właśnie z takim inwestowaniem pasywnym, no to jako samych multiasetach i ich początkach pisał John Bogle. To też tutaj znalazłem. Tu przetłumaczony cytat z jednej z książek Bogla. Zaczynamy. Celem zrównoważonego funduszu indeksowego stałej proporcji akcji do obligacji było uwolnienie inwestorów od wyzwań związanych z alokacją aktywów w czasie zmian zachodzących na rynkach. Po pewnym czasie doszedłem jednak do oczywistego wniosku, że arbitralny, zrównoważony portfel 60-40, być może najrozsądniejsze proporcje dla inwestorów starających się zrównoważyć ryzyko i zwrot, może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Dlaczego więc zatem nie zaoferować funduszy z innymi alokacjami? I w konsekwencji w 1994 roku Vanguard zaproponował udziałowcom cztery fundusze Life Strategy. Były to Growth 80% akcji, Moderate Growth 60% akcji, Conservative Growth 40% akcji i Income 20% akcji. Każda z tych alokacji obejmuje teraz 60% akcji amerykańskich i 40% nieamerykańskich, natomiast w części obligacji znajduje się 70% obligacji amerykańskich i 30% nieamerykańskich. Tak, o początkach live strategy pisał sam Bogul, a znowu to, co ja i wielu blogerów powtarzamy od dawna: no mamy w kraju tutaj u nas nad Wisłą ogromne zaległości i w ostatnich latach dopiero nadrabiamy je jak szaleni. Zobaczcie, Vanguard 1994 rok koncepcja live strategy, a my w Polsce rozmawiamy o tym realnie od dwóch lat roku. Nadrabiamy naprawdę bardzo bardzo intensywnie i trzeba mieć tego świadomość. Yy, kilka lat temu dyskusja o tym czy lepsze są fundusze od BlackRocka czy Vanguarda, no była było tyle abstrakcyjna, że byłyby to instrumenty trudno dostępne i z reguły drogie dla inwestora indywidualnego. Natomiast dzisiaj warunki do inwestowania są po prostu dużo dużo lepsze. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby było podkreślane, bo bardzo często szczególnie początkujący inwestorzy no skupiają się yy, na stopach zwrotu, i to tak tu i teraz w krótszym terminie, w ogóle nie patrząc na takie elementy, jak właśnie dostęp do rynku, dostęp do instrumentów. A tutaj jest prawdziwa przepaść. I chociażby myślę o tym, czego ja uczyłem się na studiach, jaki był dostęp do tego, co tam tak naprawdę było, i dlaczego ten home bias był taki silny, bo jak człowiek przychodził i chciał coś więcej niż ten home bias, chciał wyskoczyć w te instrumenty zagraniczne, to tak jak wspomniałem, były one trudno dostępne i były one dużo droższe. Teraz mamy naprawdę fajniejszą sytuację, szczególnie, że coraz więcej biur maklerskich ma w ogóle do tych instrumentów dostęp. Aktualnie dzisiaj tylko właśnie na platformie Wellseat mamy fundusze multi od tych wszystkich największych graczy i tu mówię już nie tylko o Vanguardzie i BlackRocku, ale też takich mniejszych jak chociażby Lixor czy X-Trackers. Jest do nich łatwy dostęp, można je porównać, można dyskutować o tym, co faktycznie klienci wybierają, jak. I znowu tutaj dostałem taką paczkę danych od WellSeed, który mi podał, że najbardziej popularnym produktem ETF na całej platformie jest dzisiaj, właśnie wspomniany już od początku Vanguard Life Strategy Equity, 80% i tu jest 7,5% udziału w aktywach klientów, a w pierwszej piątce najbardziej popularnych ETF-ów na całej platformie jest też BlackRock, Multi Asset Growth Portfolio ETF. I to 5,2% aktywów, pozycja czwarta, a zaraz za nim na pozycji piątej BlackRock Multi Asset Growth Portfolio Moderate Portfolio. Przepraszam za długie nazwy, no ale tak to jest zrobione. Przeczytacie o tym też oczywiście w tekście pod nagraniem. I tutaj jest również 5,1% aktywów, pozycja piąta, więc mamy taki remis gigantów, ale to jest dosyć istotne, że faktycznie. Polski klient dostaje dostęp do tych instrumentów i jak widać z tego dostępu jak najbardziej korzysta. Akurat na platformie ostatnio pojawił się też szeroki zakres funduszy iShares od Blackrocka. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, jak to w ogóle będzie wyglądało w najbliższych miesiącach, kwartałach, latach. No ale wydaje mi się, że siłą rzeczy, ze względu na swoją konstrukcję i to o czym jest dzisiaj ten odcinek, te instrumenty naturalnie będą się cieszyć popularnością ze względu na swoją prostotę, no i przy okazji niskie opłaty, ale do tego jeszcze oczywiście dojdziemy. Co jest jeszcze bardzo ważne w kontekście wyboru multi-asset, jeśli w ogóle decydujemy się na ten produkt, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Ja sobie wybrałem takich kilka krótkich podpunkcików i Pewnie dla doświadczonego inwestora to tutaj będzie taka wiedza oczywista, ale dla tych mniej doświadczonych jest takich kilka rzeczy w inwestowaniu opartym o ETF-y, o których oczywiście trzeba pamiętać i jak nam to wejdzie w krew, to już będzie to bułka z masłem i będziemy tylko robić te transakcje i trzymać się swojej strategii. Żaden problem. Po pierwsze, nadal po naszej stronie jest decyzja dotycząca całej strategii i musimy to zrobić już na starcie czyli to co wspomniałem a propos tych 80% czy tego pareto 80-20 czy decydujemy się na takie podejście bardziej agresywne, takie które ewentualnie pasuje właśnie do naszego horyzontu czasowego, do tego ile mamy lat jaką mamy sytuację itd. a może chcemy bardziej konserwatywnie, czyli jeden z najpopularniejszych portfeli na świecie 60% akcji 40% obligacji Zmierzam do tego, że nikt nie odrobi za nas tej pracy domowej, czyli nasze podejście do ryzyka, adekwatne do wieku, sytuacji materialnej, zawodowej, prywatnej. I to te wszystkie czynniki, o których musimy pamiętać na samym początku, bo jak wybierzemy tę strategię, no to z założenia powinniśmy się jej po prostu trzymać. I powiem wam tutaj, jako ciekawostkę, że kilka razy już w takich dyskusjach inwestycyjnych i tych offline'owych, i tych online'owych usłyszałem bardzo ciekawy argument, szczególnie od par inwestujących razem, czyli w ramach po prostu wspólnego majątku rodzinnego. Pary decydują się często na dwie różne strategie, bo ciężko im podjąć decyzję, które proporcje są dla nich lepsze. Jak już wspomniałem, fundusze multiasset są dla nas nowością, więc ja osobiście nie znam absolutnie nikogo, kto prowadzi taki portfel od lat 20 i mogę jedynie popatrzeć na wyniki historyczne, pogrzebać w tabelkach i pomyśleć, co by było, gdyby. Ale bardziej zmierzam do tego, że przez taką sytuację i to, że jest to dla nas nowość, i to, że nie jest wcale takie proste znaleźć dla siebie idealną strategię, spotkałem się z sytuacjami, gdzie na przykład jedna osoba w rodzinie zakłada portfel 80-20, czyli ten bardziej agresywny, ten nastawiony na equity. A druga osoba zakłada portfel konserwatywny 60-40. W zasadzie można by też to pokazać na zasadzie budowania portfela całkowicie samodzielnie. Na przykład ja zakładam sobie IKE do gromadzenia akcji, a żona zakłada sobie IKE do gromadzenia obligacji. Decyzja inwestycyjna wspólna, można powiedzieć, taka strategia rodzinna, a rachunki dwa. Akurat w przypadku tych ETF-ów multi spotkałem się już właśnie z taką sytuacją. Jak nie można się zdecydować, to spróbujmy mieć obydwie. Jeden portfel będzie bardziej konserwatywny, drugi bardziej agresywny. Koniec końców, i tak jest to wspólny majątek. Zobaczymy, porównamy sobie jeszcze przy okazji wyniki. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za kilka lat, ale to też jest takie symptomatyczne dla tych właśnie naszych Czasów, kiedy dużo tych produktów jest po prostu dla nas sporą nowością i ułatwieniem w życiu, bo to się też nie da tego ukryć. Po drugie, na to też warto zwrócić uwagę, oczywiście podatki. Domy maklerskie w Polsce raczej szukają rozwiązań takich optymalnych podatkowo, czyli takich, które de facto nie płacą podatków od dywidend i tym samym nie uszczuplają środków funduszu, no, czyli środków klientów. I pomaga tu kwestia rejestracji instrumentów, na przykład w Irlandii i oczywiście ta akumulująca formuła produktu, czyli nie dostajemy żadnych dywidend, wszystko ma akumulować się po to, żeby było jak najwięcej pieniędzy w danym funduszu. Duszu. Ale zawsze mimo wszystko warto jest to dokładnie sprawdzić. Tak, na wszelki wypadek, doczytać szczegóły instrumentów, sprawdzić to, na co się decydujecie i co chcecie siłą rzeczy kupować na no miesiąc, miesiąc przez najbliższe lata. Po trzecie, co w zasadzie jest taką mocną kontynuacją poprzedniego punktu, warto jest lepiej poznać swój instrument, ale już nie tylko chodzi mi o aspekt podatkowy, ale generalnie poznać samą strategię, koncepcję, budowę, żeby mieć absolutnie pewność, że to ten instrument i wiemy dokładnie, dlaczego go wybieramy, a nie po prostu przeczytaliśmy w internecie dwa zdania o nim. Oczywiście w Polsce ogromne znaczenie ma dostępność, jasne, realnie mówimy o tych dużych funduszach, ale decyzja i tak musi być bardzo, bardzo przemyślana, dlaczego konkretnie to jest który. Przemek Wojewoda z bloga Akademii Finansów yy, zrobił takie fajne porównanie funduszy multi pokazując te drobne różnice. I tu przykładowo yy, cytat. Fundusze BlackRocka mają nieznacznie większą alokację na rynek amerykański, francuski czy niemiecki. Vanguard natomiast ma większą ekspozycję na Japonię czy Wielką Brytanię. Z kolei, gdy przyjrzysz się dywersyfikacji sektorowej, to Vanguard ma większą ekspozycję na spółki technologiczne czy sektor energetyczny. W BlackRocku widać na natomiast większe zaangażowanie w sektor ochrony zdrowia, dóbr luksusowych czy w sektor finansowy. Z kolei Tomek Krajewski, on jest szefem zespołu operacji i rozliczeń w Seat, fajnie opisał na blogu platformy dla kogo w ogóle są fundusze multiasset, żeby jeszcze doprecyzować tu jedną rzecz i tu znowu cytacik uzupełniający. Tego rodzaju inwestycja stanowi świetną alternatywę dla takich usług jak klasyczna usługa zarządzania portfelem, czy też coraz częściej spotykane robodoradztwo. Czyli dla produktów dających nam możliwość przekazania naszych środków specjalistom bądź narzędziom, które za nas podejmują decyzje inwestycyjne. Celem tego typu rozwiązań jest przede wszystkim oszczędność naszego czasu, ale również są to produkty dla osób, które mają nadwyżki finansowe, ale same nie mają odpowiedniej wiedzy, aby je odpowiednio lokować w różnego rodzaju rodzaju instrumenty. Oczywiście linki do jednego i drugiego tekstu zostawiam Wam pod nagraniem, żeby sobie zajrzeć, doczytać. Nigdy tej wiedzy absolutnie nie jest za mało, a my oczywiście mówimy tutaj w dużej mierze o tych gigantach, czyli BlackRock i Vanguard, cały czas porównywanie, ale świat się na nich nie kończy. Są też fundusze multiasset od Lixora, są chociażby x z Portfolio, jest Vanek Multiasset, Pewnie jak sami poszukacie, to znajdziecie ich jeszcze więcej ode mnie, bo zakładam, że docelowo polski inwestor będzie miał po prostu z roku na rok coraz lepszy dostęp do tej oferty, korzystając z biur maklerskich. I po czwarte, i to muszę oczywiście dopowiedzieć, że i tak w tym wszystkim najważniejsza jest konsekwencja. Ja sam powtarzam, że mamy teraz dosyć dobry moment, żeby zacząć w ogóle budować taki portfel, no bo pierwszy raz od 50 lat tak oberwały zarówno akcje, jak i obligacje. Ale w takim portfelu nigdy przecież nie chodzi o to, żeby znaleźć jeden magiczny punkt na osi czasu i wrzucić tam dużo pieniędzy i już samo zadziała. Tu chodzi o budowanie dużej pozycji latami, uśredniając zakupy i ewentualnie docelowo zwiększając kwoty, którymi obracamy. Dlatego bardzo często mówię, że nawet jak zaczynamy od tych małych kwot i mamy te pierwsze 100, 200, 300 złotych. No to budując te wszystkie nawyki, budując ten portfel, jak za kilka lat będziemy więcej zarabiać i te 300 zł może zmieni się w 1300 albo 3300 i tak dalej i tak dalej, to będzie fantastycznie, ale filozofia zostaje zachowana. Ja mam po prostu takie subiektywne wrażenie, że taki moment startu portfela może po prostu działać bardziej motywująco w długim terminie niż po prostu gdy zaczniemy Inwestować na szczycie hosy. Możecie sobie to śmiało wyobrazić, jak wygląda motywacja inwestora, który zaczął budować portfel pasywny na samym w ogóle czubku, na samym szczycie, idealnie. I no po prostu siłą rzeczy o to chodzi, żeby w długim terminie tę te motywację skutecznie utrzymywać i żeby ta konsekwencja jednak w portfelu była. Na siłę i tak nikogo do inwestowania nie przekonam, ale mam nadzieję, że tych, którzy zastanawiali się trochę, jak te Multi działają, co to w ogóle jest i dlaczego tak wielu blogerów mówi o tym Live Strategy czy o nowościach od BlackRocka, myślę, że w tej audycji troszeczkę już przekonałem, że ta prostota i tych kilka ważnych argumentów no i jest zdecydowanie dużą zmianą na korzyść dla inwestora indywidualnego. Ale na koniec jeszcze kilka słów ode mnie, no bo fundusze, chociażby multi-asset właśnie Vanguarda, wspomniane już kilka razy Live Strategy, to jest jeden z najbardziej zachwalanych przeze mnie instrumentów w ostatnich kwartałach i wydaje mi się, że ich sam dostęp dla polskiego inwestora to jest po prostu piękna sprawa, bo można budować portfel długoterminowy w oparciu o dosłownie jeden instrument i jeśli opanujemy składanie zleceń w biurze maklerskim czy aplikacji, to już nic więcej nie musimy robić, więc jest globalnie, jest relatywnie łatwo i jest piękna dywersyfikacja. Oczywiście jest i pewnie zawsze będzie pula klientów, która nie chce samodzielnie korzystać z kont maklerskich, i dzięki temu cała masa różnych instytucji ma rację bytu. No bo mogą kupić to za nich, ale oczywiście z wyższą, jak się domyślacie, opłatą. No tak od zawsze działa rynek, i tak poniekąd jest zbudowany po prostu także rynek funduszy. A co do samych opłat, bo najważniejsze na koniec zostawiłem: fundusze multi-asset są oczywiście bardzo tanie. Ale. Gdybyście chcieli zbudować taki portfel całkowicie samodzielnie, tu znowu odsyłam do tego pierwszego odcinka z tej naszej serii, z Well Seed a propos budowy samodzielnej portfela pasywnego. Gdybyście chcieli go zbudować całkowicie samodzielnie, pilnować go, robić rebalancing, trzymać te proporcje i tak to można technicznie zejść jeszcze trochę z tych opłat, ale po prostu kosztem wspomnianego zaangażowania. I mówiłem o tym właśnie w tamtym odcinku. Dla mnie, akurat ten układ jest fair, no bo opłata rzędu 0,25, no występująca w produktach czy to BlackRocka, czy Vanguarda, to jest dosyć rewelacyjna cena. Przy tym, co chociażby oferują nam polskie fundusze a korzystając z takich rozwiązań, jak chociażby wspomniany już kilkukrotnie Wealthseat Partner tego odcinka, no mamy po prostu możliwość inwestowania bez prowizji, więc siłą rzeczy taki Vanguard czy BlackRock to jest świetny produkt dla szukających długoterminowych inwestycji, które tego zaangażowania nie wymagają. Po to jest ten multiasset, że mamy ETF w ETF-ach, a my koniec końców wykonujemy jedną transakcję i o nic więcej się nie martwimy, więc tutaj klucz tkwi w prostocie, i w zasadzie tym optymistycznym akcentem mógłbym odcinek zakończyć, bo dostęp już do tych instrumentów to jest naprawdę mocna rzecz, i fajnie, że chociażby w środowisku blogerów finansowych w ostatnich latach te tematy też się dużo częściej pojawiają. Dzięki temu klient indywidualny będzie miał zawsze większe pole manewru i większą wiedzę o tym, co faktycznie jest już na wyciągnięcie ręki. Jak powtarzam, od dawna inwestowanie nigdy nie było chyba tak łatwo dostępne dla polskiego inwestora. No ale inna sprawa, że co z tym zrobimy, to już w pełni zależy od nas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam Cię również na bloga doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpainicadarmo.pl. Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.